Mówisz, bracie, pomódl się za mnie. Chcę mieć takiego samego ducha radości, jakiego ty w sobie nosisz. Co ty na to, żebyś po prostu zrozumiał treść Ewangelii? I żebyś zrozumiał, kim jesteś w Chrystusie? Gdy zrozumiesz Ewangelię i zrozumiesz, kim jesteś w Chrystusie, to już będzie po wszystkim. Kochani, jestem zbawiony od 27 lat. W grudniu miałem 60. urodziny. Jestem cały czas podekscytowany Ewangelią. Okoliczności życia nie zgasiły mojego płomienia. Nie zgasiły go złe wybory mojej rodziny czy dzieci. Mój mózg został całkowicie wyprany. Wyprałem go w krwi Jezusa Chrystusa. Okoliczności tego życia dopadają wszystkich. Piotr pisze, nie dziwcie się, gdy przechodzicie przez trudności. Wasi bracia na całym świecie doświadczają tego samego. Nie użalajcie się nad sobą. Pamiętajcie, przede wszystkim mamy zaprzeć się samych siebie. Podstawą podążania za Jezusem jest wyrzeknięcie się samego siebie, wzięcie na siebie swojego krzyża i podążanie za Nim. Jeżeli nie wyrzekniesz się samego siebie, nigdy nie weźmiesz na siebie swojego krzyża. Będziesz szukał wokół siebie winnych, a sam będziesz uważał się za ofiarę. Dlaczego głoszę dzisiaj w ten sposób? Dlaczego nie głoszę czegoś miłego, co sprawi, że wszyscy poczujemy się dobrze? Ponieważ jest przed nami wyścig. Jeśli nie zrozumiemy tych fundamentalnych kwestii, nigdy nie będziemy biec wytrwale. Zajmiemy się raczej jedynie organizowaniem Kościoła. Bierzecie udział w wyścigu. Proszę was, przestańcie mówić, że pomodliliście się modlitwą grzesznika, aby pójść do nieba. Bardzo mi przykro, że się to głosi. Życie wieczne jest rzeczywiste. Będziemy żyć wiecznie, ponieważ jesteśmy jedno z tym, który jest wieczny. Celem nie jest odbębnienie modlitwy grzesznika. Celem jest przyobleczenie się w Chrystusa tutaj na ziemi, aby biec wytrwale w tym wyścigu. Celem nie jest jedynie doprowadzenie, by nasze imiona zostały zapisane w Księdze Życia. Celem jest to, by Duch Boży w nas zamieszkał. 7 rozdział Ewangelii Jana. Jeśli uwierzysz, z Twego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Jeżeli nie wierzysz właściwie, nie wypływa z Ciebie rzeka wody żywej. Zostają nam jedynie telefony do przyjaciół, prośby o modlitwę oraz szukanie służby, która nas zachęci, ponieważ już chcemy się poddać. Czy da się umrzeć dla siebie samego i jednocześnie rościć sobie prawa do tak wielu rzeczy, których ludzie potem mogą nie przestrzegać? Jak to możliwe, że tak bardzo ranią nas inni ludzie i że denerwujemy się na ludzi w Kościele, jeśli wyrzekliśmy się naszego życia? Właśnie w tym rzecz wydaje mi się, że nie wyrzekliśmy się swojego życia. Dołączyliśmy jedynie Jezusa do naszego aktualnego życia, a celem jest to, aby On stał się naszym całym nowym życiem. Jutro w niedzielę w tym kraju zostanie wygłoszonych tysiące kazań, których przesłaniem będzie to, w jaki sposób uzyskać błogosławieństwo. Dlatego właśnie do Kościoła chodzi mnóstwo zniechęconych osób. Nie widzą w swoim życiu błogosławieństwa, więc zastanawiają się, co robią nie tak. Przecież robiłem wszystko, co pastor mi powiedział. Dałem dziesięcinę, ale nic do mnie nie wróciło. Wygłaszane jest kazanie za kazaniem, którego przesłaniem jest to, w jaki sposób uzyskać błogosławieństwo. I to najczęściej mówimy o błogosławieństwie finansowym. Obiecujemy ludziom, co od Boga otrzymają, a nie mówimy o tym, kim w Bogu mogą się stać. Jeżeli Bóg wylewa na ciebie błogosławieństwo, to nie zmieni tego świata. Ale jeżeli twoje życie się przemieni na obraz Chrystusa, to zmieni obraz tego świata. Jeżeli jesteś zgorszony swoją żoną, zniechęcony swoimi dziećmi, zraniony przez rodziców, nie zmienisz tego świata, nie ma takiej możliwości. Nie mamy żadnego powodu ku temu, by nie być podobnymi do Chrystusa. Nie ma żadnego powodu ku temu, byśmy pozostali w miejscu, w którym nie wypływa z nas życie. Słuchajcie, to jest spotkanie rodzinne. Siedzimy przy rodzinnym stole. To nie jest kazanie. Szczerze, to ja nie umiem głosić kazań, nawet nie chcę tego robić. Nie jestem tu po to, by wygłosić wam kazanie z 3 podpunktami. Jestem tutaj, by wołać do was z całego swojego serca. Mając nadzieję, że dotrę do waszych, nie interesuje mnie to, by wygłosić fajne kazanie. Chcę zachęcić was do tego, byście poddali mu swoje życie. Chcę wam powiedzieć, że bierzecie udział w wyścigu, że wasze życie ma cel i potencjał. Paweł powiedział, ja też nie dotarłem jeszcze do celu, ale zmierzam do niego. Aby dojść do celu, robię jedną rzecz, zapominam o tym, co za mną i zmierzam w kierunku tego, co przede mną. Ten człowiek był kamienowany, bity, biczowany. Naprawdę w swoim życiu oberwał. Był zdradzany przez braci w wierze. Nazwał te wszystkie trudności chwilowymi, lekkimi cierpieniami, gdy porównał je do chwały jego przyjścia.
W liście do Tymoteusza napisał: znoszę wszystko ze względu na wybranych. Nie powiedział nawet, że znosi trudności ze względu na Chrystusa. Na pewno brzmiałoby to fajnie i duchowo. Powiedział natomiast: znoszę wszystkie trudności ze względu na ludzi, tak aby widzieli, co to oznacza nie kochać swojego życia aż do śmierci. Chcę, żeby widzieli, że żyję tym, o czym piszę, że nie zgadzam się na to, by się wycofać. Wraz z Sylasem byli biczowani, prawdopodobnie jeszcze z otwartymi ranami. Zostali przykuci do skały. Więzienia w tamtych czasach były śmierdzące, ciemne, wilgotne. Nie było tam przerw na kawusie ani toalet. Załatwiali się tam pod siebie. Było tak czy nie? To nie było więzienie, tak jak my teraz rozumiemy więzienie. Z materacem, z pościelą i z przerwami na kawkę. Zostali uwięzieni w wydrążonej w skale jaskini, która śmierdziała tak, że nie dało się tego opisać. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybyśmy my dzisiaj znaleźli się w takim miejscu. Wołalibyśmy: Boże, gdzie jesteś? Co ty mi robisz? Dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? Przecież miałem głosić Ewangelię. Dlaczego mnie nie chronisz? Tak właśnie zareagowałoby amerykańskie chrześcijaństwo. Nie ma czegoś takiego. Nie pozwól, żeby ten kraj powiedział wam, kim jest Chrystus. Nie pozwólcie, żeby dobrobyt tego kraju was zepsuł. I nie traktujcie Ewangelii jak oczywistości. Ewangelia zawsze była taka sama, bez względu na kraj. Jej treścią jest niemiłowanie swojego życia aż do śmierci. Nieumiłowanie swojego życia aż do śmierci oznacza, że pozbawiasz nawet siebie możliwości poddania się. Byli przykuci do ściany. Śmierdziało tam od odchodów. Nie jesteście w stanie przekonać mnie o tym, że było inaczej. Nikt tam nie wołał do strażników: przepraszam, potrzebuję iść do łazienki. Fajnie, że potrzebujesz. No i co z tego? Strażnicy by cię wyśmiali, gdybyś coś takiego im powiedział. Nie masz innego wyboru, więc po prostu robisz na ziemię. Mijają 2 dni, a ty załatwiałeś się już 3 razy. Wszystko spływało po twoich nogach. Było tak czy nie? Co oni w całym tym kontekście robili? Paweł powiedział: znoszę wszystko ze względu na wybranych. Nie tylko chcę, żebyście czytali to, co piszę w swoich listach. Chcę, żeby moje życie było dla was listem. Chcę, żebyście podążali za mną tak, jak ja podążam za Chrystusem. Ponieważ tym, kim dzisiaj jestem, jestem dzięki łasce Bożej. Czy myślicie, że Paweł dzisiaj żałuje którejkolwiek z tych decyzji? Gdyby Bóg pozwolił mu na 15 minut zejść tu na ziemię, aby wygłosić kazanie, wszyscy padlibyśmy na podłogę, płakalibyśmy i nasze serca płonęłyby ogniem. Mówimy czasem: a, ten kaznodzieja jest zbyt emocjonalny. Potrzebujemy, żeby kazanie zostało nam zaserwowane tak, jak lubimy. Gdyby przyszła tu jakakolwiek osoba z nieba i głosiła nam przez 5 minut, byłoby to najlepsze, co w życiu kiedykolwiek usłyszałeś. Leżałbyś na podłodze twarzą do ziemi, a twoje serce płonęłoby jak pochodnia. Tak czy nie? Jesteśmy tutaj przez wiarę. To jest niesamowite. Właśnie dlatego Bogu wiara się tak podoba. Wiesz, dlaczego Bóg chce, żebyśmy żyli przez wiarę? Ponieważ nie chce, żebyśmy już żyli w oparciu o uczucia i w oparciu o ciało. Człowiek został stworzony do tego, by żyć przez Ducha Bożego. Skąd to wiem? Ponieważ tak wyglądało życie nowotestamentowych chrześcijan. Nowotestamentowy chrześcijanin żyje według ducha, a nie według ciała. A więc Paweł żyje według ducha. Adam został stworzony do życia według ducha. Gdy został oddzielony od Boga, zaczął żyć według ciała. Jego życie zaczęło być prowadzone przez emocje. Jest napisane: sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. Dlaczego? Ponieważ wiara oddziela ciebie od życia w uczuciach, umiejscawia ciebie w prawdzie, w Królestwie Bożym. Życie według uczuć nie ma nic wspólnego z życiem w Królestwie Bożym. Życie według emocji to życie pełne chaosu. Kocham wiarę. Kocham żyć przez wiarę. Niesamowitym zaszczytem jest życie w wierze, zwłaszcza gdy twoje uczucia chcą od ciebie czegoś innego. Gdy ludzie mówią rzeczy, które powinny cię zranić, a ty po prostu się na to nie zgadzasz. I to nie dlatego, ponieważ zatwardziłeś swoje serce i mówisz: a, nie obchodzi mnie, co inni o mnie mówią. Gdy przyodziewasz się w Chrystusa i mówisz: Ojcze, przebacz im, ponieważ nie wiedzą, co czynią. Gdyby wiedzieli, kim są, nie mówiliby tego, co mówią. Nie pozwolę, aby to, czego oni nie widzą,
wpływało na to, co ja widzę. Tylko ty będziesz stanowił o mojej tożsamości, a ja będę wierzącym. Napisano, sprawiedliwy, z wiary żyć będzie. I niemożliwym jest, aby podobać się Bogu bez wiary. Podoba mi się to. Z tyłu mam swoje wierzące cheerleaderki. Każda z was powinna mieć na koszulce inną literę słowa wiara. Powinnyście wyjść tutaj z pomponami i zacząć tańczyć. Wiara. Wiara jest pewnością rzeczy, co do których mamy nadzieję. Dowodem na rzeczy niewidzialne. Dowodem na to, co niewidzialne. Nie będziesz miał w sobie tego dowodu, jeśli nie będziesz z nim sam na sam. Nie będziesz miał w sobie dowodu wiary, jeśli twój duch nie będzie mówił tego samego, co Duch Boży. Nie będziesz miał wiary, jeśli będziesz wierzył w to, że wszystko, co przychodzi ci do głowy, jest prawdą. Sprawiedliwe z wiary żyć będzie. Proszę was, nie denerwujcie się na wiarę. Nie denerwujcie się na to, że tak właśnie jest. Wiara jest darem. Oddziela nas od życia według naszych uczuć i zmysłów. Wiara pokazuje nam jeszcze lepszą drogę. Ten świat nie jest takim, za jakiego się podaje. Prawdą jest Chrystus. Biblia mówi, że nie mamy wierzyć w to, co widzą nasze fizyczne oczy, ponieważ to, co widzą fizyczne oczy, ulega zmianie. A wiecznym jest to, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością rzeczy, co do których mamy nadzieję. Dorastaliśmy słysząc, gdybym był na twoim miejscu, to nie robiłbym sobie nadziei. Albo nie ma niczego poza rzeczywistością widzialną. Prawdą jest tylko to, co da się zobaczyć. Skoro wszyscy takie rzeczy powtarzają, to znaczy, że ta mądrość jest uniwersalna. Albo słuchajcie tego, nie niszczy nas to, czego nie wiemy. A Biblia mówi, że lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Świat uczy czegoś zupełnie odwrotnego. Czy nie jest fascynującym to, że dorastaliśmy w przekonaniach o 180 stopni odwrotnych od Biblii? Ten świat żyje tylko w oparciu o to, co widoczne. A Biblia mówi, że zawsze mamy żyć w oparciu o to, co niewidoczne. Czy nie jest dla was niesamowitym to, że dorastaliśmy w przekonaniach, które są całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym? Czy nie zastanawia was, skąd wzięliśmy te koncepcje? Moim zdaniem od małego mieliśmy nauczanie domowe, tylko w niewłaściwym domu. Być może narodziliśmy się w kłamstwie i naszym prywatnym nauczycielem była droga, która wydaje się być słuszna człowiekowi. Może wyszkolił nas ludzki intelekt oraz analityczny sposób myślenia. Słuchajcie, może po prostu narodziliśmy się w Adama i dlatego wszyscy potrzebujemy narodzić się na nowo. Gdy narodzasz się na nowo, wszystko, co stare, przemija i wszystko staje się nowe. Słuchajcie, jak wiele rzeczy staje się nowe. Wszystkie. Dlatego właśnie Jezus nie staje się częścią naszego życia. Nie prosimy, żeby zamieszkał w naszym sercu. Wymieniamy stare, upadłe, oddzielone od Boga i cielesne życie na życie Boże w nas. Oddajemy je Bogu, a On daje nam swoje życie oraz moc Ducha Świętego. I dlatego już nigdy nie upodabniamy się do tego świata, ale przemieniamy się przez odnowienie naszego umysłu. Wszystko to odnalazłem w swojej Biblii. Jeszcze chwila i okaże się, że naprawdę wygłosiłem kazanie. Wszystko, o czym mówię, znajdziecie tam. Właśnie za to zapłacił. Tak bardzo kocham Jezusa za to. Gdy zobaczysz Jego miłość do siebie, to ty też zaczniesz Go kochać. Nie musisz doprowadzać ludzi do miejsca poczucia winy. Ludziom się wydaje, że muszą wskazać ludziom na grzech w ich życiu. Prawo to robi. To prawo pokazuje, że człowiek potrzebuje Zbawiciela. Musisz pokazać ludziom, którzy żyją w poczuciu winy, że są powołani do czegoś większego, że Bóg widzi w nich coś więcej niż tylko grzech, który popełnili. Twoje życie ma cel i wartość, przyjacielu. Twoje przeznaczenie to coś większego niż tylko upadanie i utrzymywanie przebaczenia i tak w kółko. Ewangelia uczy nas tego. Przez nią rozumiemy, że łaska czyni nas nowym stworzeniem, że wszystko, co stare, przeminęło i wszystko stało się nowe. Po chrzcie wodnym stajesz się nową osobą w Jezusie Chrystusie. Zanurzamy się w podobieństwo Jego śmierci. Ten, kto umarł, umarł dla grzechu, a życie, którym żyje, żyje dla Boga. 6 rozdział listu do Rzymian. Dlatego wy też uważajcie siebie za umarłych dla grzechu,
a za żyjących dla Boga w Jezusie Chrystusie. To jest tożsamość, którą mamy się przyoblec. Szatan nie wierzy w to, że kochamy Boga, ale że Go potrzebujemy. Księga Joba wyraźnie pokazuje to, co on uważa. Mówi: Boże, jeśli odpowiadasz na ich modlitwy, dajesz im to, czego chcą, to ich ręce są podniesione do góry. Jak w danym miesiącu uda im się opłacić w czasie mieszkanie, to nawet może dla Ciebie zatańczą. Ale jeśli nie uda im się opłacić rachunków na czas, Boże, co się dzieje? Czy może jest coś, co zrobiłem źle? W takim stanie zaczynamy do siebie przyciągać uwagę. Chcemy, żeby ktoś do nas przyszedł, przytulił nas i pocieszył. A my mówimy: no mam nieopłacone rachunki i nie wiem skąd wezmę pieniądze. I nagle okazuje się, że życie chrześcijanina to wzloty i upadki, góry i doliny. Bracie, co tam u ciebie? No na razie odpukać wszystko dobrze. Nie jest tak? Albo: bracie, co tam u ciebie? No wiesz, jest naprawdę ciężko. To się dzieje i to się dzieje, ale nie, generalnie wszystko jest w porządku, chwała Panu. Po prostu możesz się o mnie modlić. Miej mnie w swoich modlitwach. Gdy zapytasz się, zazwyczaj powie ci o swoich największych wyzwaniach życiowych i poprosi o modlitwę. To oznacza, że wydaje nam się, że to, jak my się czujemy, definiuje to, jak rzeczy się mają. Zawsze modlimy się, żeby coś się zmieniło, ponieważ okoliczności naszego życia się nam nie podobają. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 35. Nie odrzucajcie swojej pewności, ponieważ niesie ona ze sobą wielką nagrodę. Werset 36. Ponieważ potrzeba wam wytrwałości, tak abyście po wypełnieniu woli Bożej, widzicie, nie pomodliliście się modlitwą grzesznika po to, by pójść do nieba, ale po to, by wkroczyć w wolę Bożą. Bierzemy udział w wyścigu. Ale Dan, ja nigdy nie lubiłem biegać. Czy chcesz, czy nie, jesteś biegaczem w Bogu. A Biblia mówi, że potrzeba nam wytrwałości, tak abyśmy po wypełnieniu woli Bożej mogli otrzymać obiecaną nagrodę. Ten werset pokazuje nam, że nigdy nie wypełnimy naszego powołania bez wytrwałości. Skąd wzięliśmy tę koncepcję, która mówi, że wszystko musi się dziać dokładnie tak, jak my tego chcemy? Jak to możliwe, że nasze życie modlitewne to tak często lista rzeczy, o które prosimy lub które chcemy, żeby się zmieniły? Rzadko kiedy jest dla nas priorytetem bliskość z Bogiem, przyjmowanie Jego miłości. Rzadko kiedy modlimy się: proszę Cię o Twoją moc. Chcę patrzeć tak, jak Ty patrzysz na rzeczywistość. Chcę nosić Twoje serce w sobie. Dziękuję Ci, że jednoczysz mnie z sobą. Widzisz mnie czystym, świętym, bez skazy i bez nagany w swoich oczach. Tak bardzo lubię żyć w Tobie. Dziękuję Ci za to życie, jest niesamowite. Bóg sprawia, że czujesz się świetnie sam ze sobą i jednocześnie nie ma w tym ani pychy, ani próżności. On sprawia, że patrzysz w lustro i podoba Ci się to, co widzisz. Widzisz siebie w Chrystusie, widzisz wartość Twojego życia i nie ma to nic wspólnego z próżnością. Dzięki temu możesz wejść w dwa największe przykazania. Kochasz Boga całą swoją duszą, siłą, sercem i myślą i kochasz swojego bliźniego tak, jak siebie samego. Trudno jest ludziom kochać innych tak, jak kochają samych siebie, skoro większość nawet samych siebie nie lubi. Duża część z nas jest nadal na etapie zastanawiania się, dlaczego Bóg dał mi taki nos, takie włosy, taki kształt tego czy tamtego. Oczywiście, że to jest prawdą. Przez całe życie porównujemy się ze sobą nawzajem i zastanawiamy się, dlaczego inni są piękniejsi od nas. Zastanawiamy się, dlaczego ktoś przy rozdaniu dostał 4 asy, a my nie. Jest tak czy nie? I nagle się okazuje, że rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, są ważniejsze niż to, co jest najważniejsze. To ci dopiero. Słuchajcie, to jest tylko małe rodzinne spotkanie, a ja was wszystkich zachęcam. Mówię wam, kim jesteście. Nie jestem zły na kogokolwiek z was. I wiem, że widzicie to po mnie. Widzicie, że jestem szczęśliwy, uśmiecham się i kocham was. O, niektórzy z was też odpowiadają mi uśmiechem. Bardzo się cieszę, super. Chciałbym powoli kończyć, a następnie pomodlimy się o coś. Dzisiaj nie przeciągnę was tak jak wczoraj. Pamiętacie, wcześniej mówiłem, że słyszałem głosy w swojej głowie.
Miałem dopiero 3 miesiące w Panu. Można by sobie pomyśleć, że to aż nie w porządku. Niesamowitym dla mnie jest to, że Bóg nie powstrzymał tych głosów. Nie był zupełnie zainteresowany tym, aby sprawić, by one zniknęły. Nam się wydaje, że uwolnienie oznacza, że coś nagle odchodzi. Uwolnienie to przede wszystkim niewierzenie w to, co szatan nam sugeruje. Przed moim nowym narodzeniem pracowałem w magazynie. Normalnym tam było to, że używało się 5 przekleństw, aby powiedzieć 3 słowa. Tak się komunikowaliśmy i wydawało nam się to być fajne. Jednocześnie te przekleństwa, które słyszałem w głowie, brzmiały gorzej niż to, co kiedykolwiek wyszło w moim życiu z moich ust. Miałem 3 miesiące w Panu. Kochałem Go całym sercem. Czytałem Biblię jak szaleniec w tym okresie życia. Czytałem Biblię przynajmniej 5 razy na dzień i rozmawiałem z Panem non-stop. Budziłem się i od razu się modliłem. Modliłem się, gdy szedłem do pracy. Gdy wracałem do domu, to większość czasu spędzałem w sypialni. Odwracałem zegarki ku ścianie, aby nie być przez nie rozpraszany. Był taki okres mojego życia, gdy mogłem to robić. Czytałem rano, podczas przerwy w pracy, podczas obiadu, po przyjściu z pracy i gdy szedłem spać. Przez 3 miesiące takiego funkcjonowania wzrosłem niesamowicie. Widziałem w pracy niesamowite uzdrowienie. Facet potrzebował operacji, a Bóg dał mu całkowicie nowy dysk. Ja nawet nie wiedziałem, co ja robię. Jedyne, co wiedziałem, to to, że Biblia mówi mi, że mogę kłaść ręce na chorych. Pewnie wyglądałem zabawnie, gdy modliłem się o ludzi. A moja modlitwa nie brzmiała zbyt imponująco. Ale tamtej chwili zdałem sobie sprawę z tego, że to nie ja jestem tym, który daje komuś nowy dysk, ale że jestem tym, który reprezentuje prawdę. I że jeśli będę jak małe dziecko, to będę widział Królestwo Boże. Powiedziano mu, że musi natychmiast przejść operację, ponieważ jest miejsce w jego plecach, w którym kość trze o kość. I jeśli jadąc samochodem będzie musiał nagle zahamować, to może zostać sparaliżowany, ponieważ nie ma żadnej tkanki pomiędzy tymi kośćmi. Powiedzieli mu, że jego dysk się całkowicie zdezintegrował. Widać było po nim, że coś jest nie tak. Zapytałem go, co się dzieje. A on powiedział, wiesz co, sytuacja jest naprawdę poważna. Wiesz, że ostatnie 2 tygodnie nie było mnie w pracy, ponieważ byłem na zwolnieniu. Powiedzieli mi, że muszę mieć fuzję, że natychmiast muszę przejść operację. No więc za chwilę się wybieram do szpitala. Zapytałem go, czy ktokolwiek się o niego modlił. On był taki niewinny i kochany. Powiedział, no wydaje mi się, że moja mama się o mnie modli. A ja powiedziałem, nie, nie, mam na myśli to, czy ktoś się o ciebie pomodlił. O uzdrowienie. Co masz na myśli mówiąc coś o modlitwie o uzdrowienie? Powiedziałem, chodzi mi o taką modlitwę, w której ktoś się o ciebie modli, a ty możesz zostać momentalnie uzdrowiony. On powiedział, nie, nikt niczego takiego nie zrobił. Wiecie, ja zupełnie nie wiedziałem, co ja robię. Zacytowałem chyba 2 fragmenty pisma. Panie, powiedziałeś, że jeżeli poproszę ciebie o coś z wiarą, to ty to uczynisz i że mam kłaść ręce na chorych, a będą uzdrawiani. Spojrzał na mnie wzrokiem, który pytał, i to tyle? A ja spojrzałem na niego i powiedziałem, no, więcej nie mam. Miałem 3 miesiące w Panu. Nic więcej nie wiedziałem, ani nic więcej nie umiałem. Byłem maluszkiem w Panu. Dałem mu wszystko, co miałem. Odszedł i był zgięty tak samo jak wcześniej. A ja pomyślałem sobie, fajnie, że przynajmniej mogłem się o niego pomodlić. Wróciłem do pracy. Pojechał do lekarza, a następnie jeszcze wrócił do pracy przed zmianą, ponieważ chciał ze mną porozmawiać. Szukał mnie. Powiedział, że był u lekarza. I po bardzo długiej pauzie w końcu zapytał się lekarza, w czym problem. A lekarz odpowiedział mu, wie pan co, to w sumie nie jest problem. Po prostu próbujemy zrozumieć, co się dzieje. Powiedział mu, mamy przynajmniej 10 zdjęć rentgenowskich twojego kręgosłupa. Mamy ich naprawdę dużo. I to nowe zdjęcie, które zrobiliśmy dzisiaj, wygląda całkowicie normalnie. Na tym zdjęciu jest całkowicie nowy dysk. Podniósł się z krzesła i zdał sprawę sobie z tego, że nie odczuwa żadnego bólu. Tuż po modlitwie nie mógł jeszcze normalnie chodzić. Został uzdrowiony gdzieś pomiędzy modlitwą a drogą do lekarza. Powiesz mi, bracie, ja w to nie wierzę. Oczekujesz, że ja mam w coś takiego uwierzyć? Wiesz co, no niewiara jest sporym problemem w kościele. Ale jeśli wierzysz w Biblię, to chociażby z niej powinieneś wierzyć w to, że takie rzeczy mają miejsce. Ten mężczyzna ostatecznie pokochał Jezusa z całego serca i stał się starszym w kościele swojego brata. Dawno go nie widziałem, ale gdy się spotykamy, to bardzo dobrze nam się spędza razem czas. On jest takim typem człowieka, który delikatnie zaczepi ciebie w sklepie i powie, przepraszam cię, wiesz, że Bóg jest dobry? Jest niesamowity, pozwól, że opowiem ci historię.
i opowiedziałby ci historię swojego uzdrowienia. Ostatnim razem, gdy go widziałem, powiedział mi, że od tamtego czasu już nigdy nie miał żadnego problemu z plecami i nie potrzebował żadnej operacji. Takie rzeczy działy się, gdy miałem 3 miesiące w Panu i działo się dużo innych rzeczy. Bawiłem się tak dobrze, jak nigdy wcześniej w całym swoim życiu. Pośrodku tych wspaniałych rzeczy, jakie miały miejsce, ja słyszałem w swojej głowie przekleństwa wobec Pana. Nie byłem w stanie tego wyłączyć. Może powiesz mi, mogłeś poprosić, żeby ktoś cię uwolnił. Tylko że ja nie potrzebowałem uwolnienia. Te głosy pochodziły z zewnątrz i próbowały dostać się do wewnątrz. Wydaje nam się, że wszystko, co przychodzi przez nasze myśli, pochodzi z nas. Mówimy, ach, a myślałem, że jestem wolny. Jesteś wolny tak długo, jak wierzysz w to, że jesteś. List do Kolosan, 1 rozdział. Zostaliście uwolnieni z mocy ciemności. Gdy już nie wierzycie w to, to przestajecie być wolni. Zaczynacie mieć jakieś manifestacje i faktycznie zaczynacie otwierać drzwi ku temu, aby jakiś demon się do was doczepił. Nie powinno was to przerażać, ale powinno być to otrzeźwiające. Któregoś razu położyłem się na łóżku, zacząłem płakać i powiedziałem: Ojcze, Duchu Święty, Jezu, nie myślę w ten sposób o was. A Duch Święty powiedział mi, ja wiem, że tak nie jest. Bóg przecież zna moje serce. Bóg powiedział mi, wiem, że w ten sposób o mnie nie myślisz. Wtedy rozpłakałem się jeszcze bardziej. Tak dobrze było to usłyszeć. To nie był łatwy okres. Naprawdę nie podobało mi się to, co słyszałem. Zapytałem się go, co więc powinienem z tym zrobić? Czego chcesz ode mnie, Panie? Powiedział mi, za każdym razem, gdy słyszysz te głosy, mów mi na głos to, co ty myślisz o mnie. Otwieraj przede mną swoje serce. Momentalnie zrozumiałem, o co mu chodzi. I bardzo mnie to ucieszyło. Wiecie, co my robimy w takich momentach? Prosimy kogoś o modlitwę. Chcemy modlić się o to, by głosy nas zostawiły. Po modlitwie okazuje się, że głosy są tam dalej. Wierzymy w to, że dopóki słyszymy głosy, to nie jesteśmy wolni. Nie, nie jesteś wolny, dopóki wierzysz w to, że nie jesteś wolny. Gdy wierzysz w to, że głos pochodzi z twojego serca, to trwasz w zwiedzeniu. Wiecie, co wtedy zrobiłem? Za każdym razem, gdy te głosy pojawiały się we mnie, a pojawiały się często, teraz dziękuję za to Panu, ponieważ poprowadziły mnie w kierunku relacji z Panem. Za każdym razem, gdy pojawiały się głosy, mówiłem, Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. Dziękuję Ci za to, że jesteś we mnie. Doceniam Twoją miłość do mnie. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. To, co mówiłem na głos na temat Boga, zaczęło nadpisywać to, co pojawiało się w mojej głowie. Kończyłem modlitwę i znowu słyszałem przekleństwa. I wtedy ja zaczynałem na nowo. Duchu Święty, jesteś niesamowity. Powiedz mi, co jest na sercu Ojca. Pokaż mi, co oznacza ten i ten fragment. Czy pomożesz mi go zrozumieć? Wiem, że napisałeś pismo dla człowieka. Czy podzielisz się ze mną jego znaczeniem? Moi współpracownicy mówili, trochę się ciebie boimy. Ciągle widzimy, że gadasz sam do siebie. Odpowiadałem im, nigdy. Jak to cały czas gadasz do siebie? Nie, nie gadam do siebie. Chodząc po magazynie zawsze rozmawiałem z Panem, a moi współpracownicy widzieli to. Któregoś razu modliłem się o chłopaka, który miał zespół cieśni nadgarstka. Mówiłem mu, że mogę się o niego pomodlić, a on nie chciał, żebym się nawet do niego zbliżył. Zachowywał się tak, jakbym był trendowaty. Traktował mnie z dystansem społecznym, zanim dystansowanie społeczne było modne. Gdy zbliżałem się do niego, on na pewno słyszał, jak ja z kimś rozmawiam, a ja cały czas rozmawiałem z Jezusem. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy jechali razem samochodem, na pewno byśmy ze sobą rozmawiali. Niemożliwym jest to, abyśmy mieli przejechać pół godziny razem samochodem, jednocześnie ze sobą nie rozmawiając. Dlaczego więc traktujemy w ten sposób Jezusa? Puszczamy piosenki na Jego temat, kazania na Jego temat, ale nie rozmawiamy z Nim. Dlaczego wydaje nam się, że słuchanie uwielbienia i kazań to chrześcijaństwo? Dlaczego nie zatrzymujemy czasem kazania i nie mówimy, Panie, dziękuję Ci, że widzisz mnie w ten sposób. Dziękuję Ci za to, że to, co On mówi, jest prawdą. Jesteś cudowny, kocham Cię. Dlaczego podczas uwielbienia nie mówimy, Boże, wypełnij teraz moje serce treścią tej pieśni. Niech jej treść stanie się moim życiem. Idę w Jego kierunku i rozmawiam z Jezusem. Z pewnością myślał wraz z moimi współpracownikami, że jestem szalony. Jednocześnie nie wszystko im się zgadzało. Nie zachowywałem się jak kompletny wariat. Nie chodziłem w podskokach, nie miałem głowy w chmurach, nie wąchałem kwiatków po drodze. Widzieli, że ciężko pracuję, że mój umysł jest jasny i klarowny, że jestem bardzo produktywny. Widzieli, że jestem pełen radości
i że oni jej nie mają. Czuli się w mojej obecności bardzo niekomfortowo, ponieważ widzieli, że moje życie jest zupełnie inne. Dlatego prześladowali mnie, ponieważ widzieli coś, czego sami nie mieli i czego nie rozumieli. A ja w tej pracy bawiłem się tak dobrze, jak nigdy wcześniej w życiu. Przesuwałem skrzynkę z półki na półkę i nagle zobaczyłem jego twarz, która wpatrywała się we mnie z ukrycia. Przypatrywał mi się, ponieważ chciał zobaczyć, jak ja gadam sam ze sobą. Odłożyłem skrzynkę na bok i powiedziałem: hej przyjacielu. Przyłapałeś mnie. Zacząłem iść w jego kierunku, a on jakby zamarł w miejscu. Ten, który zawsze przede mną uciekał i nie pozwalał, żebym się o niego modlił. Wiem, że ta historia brzmi tak zabawnie, jakbym ją upiększał, ale mówię wam, dokładnie tak to wyglądało. Odłożyłem skrzynkę i powiedziałem: przyłapałeś mnie. I widzisz, ja nie rozmawiam sam ze sobą. Rozmawiam z Jezusem, który jest ze mną i we mnie. On kocha mnie i ciebie też. Wyciągnąłem do niego swoje ręce i powiedziałem: daj mi swoje ręce. On zachowywał się, jakby coś go przygwoździło do podłogi. Bezwiednie wyciągnął ręce do przodu. Nie żartuję, dokładnie tak to wyglądało. Zachowywał się jak przestępca, który ma być zaraz skuty w kajdanki. Proszę, panie władzo, niech pan zaprowadzi mnie do samochodu. To jest prawdziwa historia. Chwyciłem jego ręce i powiedziałem: ojcze, dziękuję ci za twoją miłość, której nic nie jest w stanie powstrzymać. Pomodliłem się o niego i wszystkie symptomy zespołu cieśni nadgarstka minęły. Nie wiem, co się z nim stało później, ale wiem, że miał się dobrze przynajmniej do momentu, do którego tam pracowałem. To ci dopiero. A oni myśleli, że ja gadam sam ze sobą. Minął miesiąc, minęły dwa. Miesiąc, dwa, bracie. Jeśli naprawdę usłyszałbyś Boga, to po miesiącu czy dwóch już dawno byś tych głosów nie słyszał. Tylko widzisz, ja nie szukam żadnej metody na to, żeby coś zadziałało. Jeśli tak myślisz, to nadal uważasz, że nie byłem wolny, dopóki te głosy nie przestały w mojej głowie się pojawiać. Jeśli diabeł chce, to niech gada. Jest odciętą, uschłą gałęzią. Nie będę tracił na niego swojego czasu. Wszystko to, co mówi, i tak prowadzi mnie do miejsca intymności z Panem. Chcąc nie chcąc, inspiruje mnie do tego, że wzrastam w Panu. Zamiast dzwonić do swoich przyjaciół o modlitwę, ja wzrastałem w relacji z moim Panem. Nie identyfikowałem się z głosami, które słyszałem. Nawet nie wiem, kiedy to się skończyło. Wydaje mi się, że trwało to około 6 miesięcy. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że już nie słyszę tych głosów. Nie pamiętam, kiedy dokładnie się to wydarzyło. Nie myślałem o nich i nie skupiałem się na nich, ale niesamowicie wzrosłem w Panu. Wiecie, z czego sobie wtedy zdałem sprawę? A więc w tym momencie miałem około 9 miesięcy w Panu. 3 miesiące plus 6 to 9. W tym okresie życia widziałem już tak wiele uzdrowień. Poszedłem do szkoły usługiwania, na której uczono o 9 darach ducha. Nie wiedziałem nawet wtedy, że istnieje coś takiego jak dary ducha i że o nich można się uczyć. Wiedziałem tylko z Biblii, że one istnieją, ale nie wiedziałem, że są na ich temat kazania. Nie wiedziałem, że ten dar nazywa się tak, a ten dar nazywa się tak. W każdym razie, gdy słuchałem tego kazania, zacząłem płakać, bo zdałem sobie sprawę z tego, że doświadczyłem wszystkich z tych darów, nawet nie wiedząc dokładnie, jak one się nazywają. Miałem bardzo intymną i bliską relację z Duchem Świętym i zdałem sobie sprawę, że nie byłbym tak blisko z Nim, gdyby nie te głosy. Nam się wydaje, że gdy słyszymy głosy, to mamy problem i trzeba coś z tym jak najszybciej zrobić. Powiem wam coś, nie mamy problemu, tylko odpowiedź. Mając 9 miesięcy w Panu, zapraszano mnie, bym głosił w kościołach. Usługiwałem na spotkaniach chrześcijańskich biznesmenów, a nie miałem jeszcze nawet roku w Panu. Już wtedy nazywano mnie pastorem albo wielebnym. Ludzie prosili, żebym się o nich modlił. To wszystko się działo, a ja nie miałem nawet jeszcze roku w Panu. Bracie, w ciągu roku nie byłeś w stanie wystarczająco się wyedukować. Och, byłem wystarczająco wyedukowany. Miałem wspaniałego nauczyciela. Nie pozwoliłem, aby to, co próbowało oskarżyć moje serce, stało się tożsamością mojego serca. Przeszedłem z moim sercem ponad tym, co się we mnie działo i poddałem się Jemu. Oddałem się Mu i sprzeciwiłem się diabłu. Poddanie się Bogu i przeciwstawienie się diabłu to nie są dwa kroki, tylko jeden. Nie zmęczyłem się przez ten okres. Nie wyczerpałem swojej siły. Nie mówiłem Bogu, dlaczego to nie działa? Czy ktoś mógłby mi pomóc? Kto jest wystarczająco namaszczony, aby sprawić, żeby te głosy w końcu odeszły? To jest takie dobre.
Powiem wam, jak to działa w naszym życiu. Jedziesz sobie samochodem. Między tobą a Bogiem jest dobrze. Komu z was kiedykolwiek przez głowę nagle zaczęły przychodzić dziwne myśli? Nie wiedzieliście nagle, skąd one się tam wzięły? Czy komukolwiek z was się to przydarzyło? Komu z was nagle w głowie pojawiały się wspomnienia? Myśleliście, że już jest dawno po czymś, a nagle macie wrażenie, jakby coś się wydarzyło dopiero wczoraj. Jako młody mężczyzna nie byłem związany pornografią. W moich czasach nie wyglądało to tak, jak w waszych. Słuchajcie, młodzi ludzie. Uciekajcie od pornografii. Ona was zwiąże i wyssie z was życie. Chłopak, który karmi się pornografią, nie ma pojęcia, kim sam jest. Karmi coś, co i tak powinno być dawno martwe. Zazwyczaj uzależnienie od pornografii to nie jest duch, ale po prostu zwiedzenie wypływające z niewłaściwej tożsamości. Gdy miałem 11 lat, wpadła mi w ręce gazetka dla dorosłych. W tamtych czasach nie było tak szerokiego dostępu do materiałów pornograficznych jak dzisiaj. Z tego powodu tylko raz w swoim życiu oglądałem nagranie o takim charakterze. O ile dobrze pamiętam, to tylko jedna taka sytuacja miała miejsce w moim życiu. Lata później nauczałem na jednej ze szkół posługiwania. Byłem mówcą na tej szkole. Uwielbienie było niesamowite. Zbliżaliśmy się do momentu, w którym wiedziałem, że pewnie za kilka minut będę wchodził na scenę. Dokładnie w tym momencie atmosfera zrobiła się. Straciliśmy nawet gitarzystę. Gdy gitarzysta odkłada gitarę na ziemię i klęczy przed Bogiem, to wiemy, że Bóg się porusza. Nie ma innej możliwości. Skąd to wiem? Ponieważ wy, gitarzyście, kochacie swoje gitary. Gdy wy odkładacie gitarę na ziemię, to jest naprawdę dobry znak. Gdy gitarzysta odkłada gitarę na ziemię i klęczy, to wiemy, że Bóg jest pośród nas. Nie było słychać niczego. Nie było słychać bębnów. Swoją drogą bębniarz też gdzieś zniknął. Na polu walki ostała się tylko jeszcze jedna dziewczyna. Klęczała pod pianinem. Jedną ręką dotykała klawiszy. Każdy dźwięk przeszywał cię na wylot. Zaczęła grać na wysokich oktawach. Brzmiało to jak deszcz. Wszyscy byli całkowicie zmieceni. Na sali była całkowita cisza. Nikt nie chciał odezwać się ani słowem. Nawet płacz w tej atmosferze wydawał się być nie do pomyślenia. Atmosfera była tak święta. I właśnie w tej świętej atmosferze przyszedł diabeł i próbował mnie zaatakować. Zapytasz, jak to możliwe, że w tak świętej atmosferze przychodzi do nas szatan? Nie wiem, ale powiedz mi, jak to możliwe, że stanął przed Bogiem wobec synów Bożych w księdze Joba. Za chwilę mam wchodzić na scenę i to jedno pornograficzne nagranie, które widziałem w życiu, odtworzyło mi się w pamięci tak wyraźnie, jakbym je widział wczoraj. Czy wydaje wam się, że pochodzi to z mojego serca? Naprawdę? Nawet nie pamiętałem o tym, że kiedykolwiek coś takiego widziałem. Jestem nowym stworzeniem. Duch Boży mieszka we mnie. I nagle to głupie wideo odtwarza mi się w mojej pamięci. Oglądałem je na długo przed moim przyjściem do Chrystusa. I odtworzyło mi się w kontekście niesamowicie świętej atmosfery. Mówimy, to niemożliwe, żeby coś takiego stało się. Bracie, pewnie z tobą jest coś nie tak. Ukryłeś ten grzech gdzieś w swoim sercu. Przestań. Jeśli myślisz w ten sposób, to diabeł już macie w garści. Proszę was, nie wierzcie w takie bzdury. Ludzie, którzy w to wierzą, cały czas szukają uwolnienia, ponieważ ciągle wierzą, że coś z nimi jest nie tak. Nigdy nie dochodzą do miejsca, w którym wierzą, że mogą być prawdziwie wolni. Przepraszam, że powiedziałem to na głos, ale taka jest prawda. Taki święty moment jak ten nie jest najlepszą chwilą na to, by mówić. Nie chcesz w żaden sposób tego przerywać, ale diabeł w tym momencie mnie szturchnął. A ja wychowałem się w mieście. W mieście, jeśli ktoś ci przyłoży, to ty mu oddajesz. Jako dzieciak, który wychowywał się w mieście, wiedziałem, że nie ma znaczenia to, czy ktoś jest silniejszy ode mnie, czy nie. Liczyło się tylko to, aby oddać, jeżeli ktoś cię zaczepiał. Nie miało znaczenia to, czy miałeś szansę, czy nie. Po prostu zaczynałeś walczyć. Ta myśl uderzyła mnie. Wiecie, co z tym zrobiłem? Atmosfera była tak święta. Prawdopodobnie wystraszyłem wszystkich. Jeżeli pokazujesz mi takie nagranie, to szukasz bójki. Jeżeli ktoś w duchowej rzeczywistości szuka ze mną bójki, to ja się nie wycofuję. Jestem żołnierzem. Jestem częścią armii pańskiej. Zostałem przez niego zaciągnięty do jego armii. Nie plątam się w sprawy tego życia. Wiecie, co zrobiłem? Gdy tylko ta myśl pojawiła się w mojej głowie,
Pomyślałem sobie, co to jest? I zacząłem bardzo głośno się modlić. Ojcze, dziękuję Ci. To jest wojna. Ojcze, dziękuję Ci za to, że uwolniłeś mnie. Oczyściłeś mnie z każdej rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Oczyściłeś moje serce, dałeś mi nowe serce. Odpaliłem bardzo głośną i mocną modlitwę, którą modliłem się bardzo długo. Ludzie aż wyskoczyli z siedzeń. Zastanawiali się, a co pastor wyprawia? Przecież to nie jest właściwa atmosfera na coś takiego. Jeśli to robi, to pewnie ma ku temu jakiś cel. Ludzie zaczęli dołączać się do tej modlitwy. Mówili, Panie, dziękuję Ci za to, a ja dziękuję Ci za to. Całe pomieszczenie wybuchło modlitwą. Wszyscy myśleli, że powinni dołączyć się do tego, co ja robię. Ja po prostu walczyłem w duchu. Toczyłem dobry bój wiary. Diabeł niczym lew ryczący szukał, kogo by pochłonąć. Próbował wykorzystać odpowiedni moment. Chciał wykorzystać atmosferę Bożej świętości, abym zaczął kwestionować swoje serce, moje życie i moje przebaczenie. Chciał, żebym wyszedł do przodu i zaczął pokutować za coś, czego już nie ma we mnie. Chciał, żebym odłożył mikrofon i abym poprosił ludzi o to, by modlili się za mnie. Nie był to najlepszy pomysł. Cała sala ryknęła modlitwą, a ja śmiałem się w swoim sercu. Wiedziałem, że oni nie mają pojęcia, co się dzieje. Wiedziałem, że oni podążają za tym, co ja robię. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Wydaje mi się, że gitarzysta nawet z powrotem wziął gitarę do ręki. Na pewno ucieszył się, że może wziąć z powrotem gitarę do ręki. Wyszedłem do przodu i już nie pamiętam, czy wytłumaczyłem im, co się wydarzyło, ale pamiętam, że byłem naprawdę podekscytowany. Odpaliłem się tak, jak odpalam się w mojej sypialni. Oblekłem się w Chrystusa. Ogłosiłem nad sobą każdą dobrą rzecz, jaką w Nim mam. Ogłaszałem nad sobą to, co jest napisane w liście Judy. Tego dnia w szkole miałem głosić na konkretny temat. Ten wieczór był niesamowicie święty. Podziękowałem wszystkim za to, że się dołączyli do modlitwy. To była szkoła, więc miałem głosić na jakiś konkretny temat. Kobieta siedziała mniej więcej tam, dokładnie tam, gdzie jest to jedno puste miejsce. Powiedziałem jej, proszę pani, na pani prawej kostce jest narośl. Powoduje ona ciśnienie w kostce i powoduje ból. Jeśli dotknie teraz pani swojej kostki, zobaczy pani, że tej narośli już tam nie ma. Kobieta zrobiła to i zaczęła krzyczeć i płakać. Następnie wskazałem na mężczyznę i powiedziałem mu, przepuklina znika w tym momencie z twojego ciała. Zostaje wypalana przez ogień Boży. I dokładnie tak się stało. Nie wydaje mi się, żeby którekolwiek z tych uzdrowień miało miejsce, gdyby w mojej głowie to wideo nie odtworzyło się. A nam w takich sytuacjach wydaje się, że mamy problem. Nie mamy problemu, ale mamy tego, który jest naszą niesamowitą odpowiedzią. Wiecie, dlaczego nasze umysły są atakowane? Ponieważ wzrastamy w Chrystusie. Wszystko idzie do przodu. Wierzymy, że Bóg nam przebaczył. I nagle przychodzą nam do głowy dziwne myśli. Mówicie, że czasem się z tym borykacie. Mówię o jakimś wspomnieniu, o jakimś grzechu, o czymś, czego już dawno nie ma w waszym sercu. Diabeł chce, żeby wydawało wam się, że ta myśl pochodzi z was. Słyszeliście na pewno, jak czasem pastorzy mówią, gdyby teraz na tym ekranie wyświetlić zawartość waszego umysłu, to ciekawe, czy byście się wstydzili, czy nie. To jest straszne nauczanie. Nie wszystko, co znajduje się w naszych umysłach, pochodzi z naszego serca. Jeśli uczysz czegoś takiego, to uczysz ludzi, że mają żyć w oparciu o swój umysł, a nie w oparciu o swoje serce. Szatanowi bardzo podoba się taka nauka. Mówi, pastorze, oby tak dalej. Jeszcze chwilę i cały twój kościół będzie żył w potępieniu. Diabeł zwołuje swoje demony i mówi, widzisz tam Janka? Siedzi w tamtym rogu. Wydaje mu się, że Bóg mu przebaczył. Wydaje mu się, że jest obleczony w sprawiedliwość. Słyszałeś, co właśnie usłyszał od pastora. Powiedz mu do ucha to i tamto. Och, szefie, wspaniały pomysł. Demon podchodzi do Janka. Zaczyna mu szeptać, gdy wraca samochodem z powrotem do domu z kościoła. Mówi tak, czyli wydaje ci się, że Bóg ci wszystko przebaczył. Że jesteś czysty. A czy pamiętasz, jak zrobiłeś to i tamto? Gdy słyszysz takie rzeczy, wiedz, że pochodzą z ust kłamliwych duchów. Janek w takiej sytuacji ma dwa wybory. Może zacząć przejmować się tym, co słyszy. Może też nagle zahamować i wjechać w drzewo. Nie, Janku, tego nie rób.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą może zrobić. Może powiedzieć: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Mamy prawo do tego, by całkowicie zignorować diabła w takiej sytuacji. Pamiętaj, by nie dawać szatanowi mikrofonu. Janek może w takiej sytuacji powiedzieć: Ojcze, dziękuję Ci za to, że całkowicie mnie oczyściłeś. Dziękuję Ci za to, że złożyłeś we mnie nowe życie. Stoję teraz przed Tobą w Jezusie Chrystusie i kocham Cię za to. Tak podoba mi się życie, które mi dałeś. Dziękuję Ci za serce, które we mnie stworzyłeś. Dziękuję, że jestem całkowicie usprawiedliwiony. Powiedzcie mi, czy diabeł jest kłamcą, czy nie? Czy jest w nim prawda, czy nie? Jak wielu ludzi mówi: no diabeł cały czas mówi mi te kłamstwa do głowy. A czego się spodziewasz? Co innego może robić? Jest kłamcą, w którym nie ma żadnej prawdy. Jeżeli mówi ci, że nic nigdy ci się nie uda, to oznacza, że na pewno coś ci się uda. Jeśli mówi ci, że nie jesteś godzien, to oznacza, że jesteś godzien. Jeśli mówi ci, że Bóg ci nie przebaczył, to oznacza, że Bóg na pewno ci przebaczył. Jest kłamcą od samego początku i nie ma w nim prawdy. Jeśli mówi ci coś, to wiedz, że musisz odwrócić to o 180 stopni. Nie potrzebujesz w takiej sytuacji modlitwy. Diabeł jest przyzwyczajony do tego, że jego strategia działa. Wie, że wydaje nam się, że gdy coś pomyślimy, to na pewno oznacza to, że ta rzecz cały czas w nas jest. A prawda jest taka, że rzeczy z zewnątrz próbują wejść do naszego wnętrza, a nie pochodzą z nas. Demony bardzo się dziwią, gdy w ten sposób reagujemy. Szepczą nam coś do ucha, my mówimy: Ojcze, dziękujemy Ci. Boże, uwielbiamy Cię. W takim kontekście od razu zaczyna manifestować się Boża obecność, a demon zaczyna uciekać. Wraca do szatana, a ten pyta go: czy powiedziałeś Jankowi to, co ci mówiłem? Szefie, tak zrobiłem to. Daję słowo, powiedziałem dokładnie to, co chciałeś, żebym mu powiedział. Słowo w słowo. No dobrze, zrobiłeś to. I w jaki sposób zareagował? Szefie, nie uwierzysz. On otworzył swoje serce i zaczął rozmawiać z Bogiem. A następnie Bóg zamanifestował swoją obecność, a ja musiałem odejść. Ty skończony głupku, na pewno nie zrobiłeś tego, co ci powiedziałem. Wiem, w jaki sposób rozmawia się z chrześcijanami. Gdy stosujesz moją strategię właściwie, oni popadają w depresję i dzwonią do przyjaciół po modlitwę. Szefie, wiesz co, ten chrześcijanin jest inny. Wydaje mi się, że on naprawdę wierzy. A nam się wydaje, że gdy słyszymy takie głosy, to mamy problem w swoim wnętrzu. Mówię wam, nie macie problemu, macie tego, który jest odpowiedzią. Szatan szuka właściwego momentu, w którym może zaatakować. Próbował tej strategii również wobec Jezusa, a Jezus odpowiadał mu jedynie słowem. Było tak czy nie? Gdy szukasz przede wszystkim Królestwa Bożego i nie żyjesz dla siebie, nie staniesz się ofiarą Jego sztuczek. Gdy przede wszystkim szukasz Królestwa Bożego, nie staniesz się ofiarą Jego sztuczek. Gdy żyjesz dla siebie, wtedy Jego strategie prawdopodobnie na tobie zadziałają. Wyrzeknij się samego siebie. Poddaj się Bogu w modlitwie. Poddawaj się Mu każdego dnia. To nie są uczynki. Mów Mu: Panie, kocham Cię. Chcę żyć w zgodzie z Twoją drogą. Tak często modliłem się tą modlitwą w życiu i widzę, że Duch Święty prowadzi mnie. Bóg traktuje mnie jak swojego przyjaciela. Proszę Go, jeśli chociaż na chwilę zejdę z właściwej drogi, to proszę Cię, żebyś z powrotem mnie na niej postawił. Jeśli musisz, to kopnij mnie w tyłek, ale postaw mnie z powrotem na właściwej ścieżce. Nie wiecie nawet, ile razy Bóg interweniował w moim życiu. Ludzie czasem pytają, dlaczego Bóg nie zainterweniował w tej sytuacji czy w tamtej. Wiecie, nie wydaje mi się, jakobyśmy poddawali się Mu w modlitwie. Nie mówimy Mu: masz prawo mówić mi to, co potrzebujesz mi powiedzieć. Mów do mnie jasno i bezpośrednio. Dawaj mi szansę do tego, bym okazał Ci posłuszeństwo. Bardziej wierzę w Twoją zdolność do utrzymania mnie na właściwej ścieżce, niż w moją zdolność do tego, by upadać. Wiem, że mnie kochasz. Wiem, że chcesz dla mnie dobrze. Ja chcę podążać całym sercem za Tobą, a Ty utrzymaj mnie na właściwej ścieżce. Setki razy modliłem się w ten sposób, gdy Wy tego nie widzieliście. Mam 62 lata, 27 lat w Panu i cały czas biegnę wytrwale. Kilka razy w życiu naprawdę mocno mnie skonfrontował. Przemawiał do mnie jasno, bezpośrednio i ostro, ale czułem, że robi to, bo mnie kocha. Trzymacie się wszyscy?
Bardzo szybko nam się czas skończył. Boże, jesteś taki dobry. Nie wiem, w jaki sposób zeszliśmy na ten temat. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, po co w ogóle otwierałem Biblię i na jakim fragmencie. Nie planowałem dzisiaj głosić kazanie. Ale to wszystko jest dobre. Wow. Pierwszy list Jana, 3:16. Nie mówię o Ewangelii Jana 3:16. Pierwszy list Jana 3:16. W Ewangelii Jana 3:16 czytamy, ponieważ tak Bóg umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna. A tutaj czytamy coś innego. Przez to poznaliśmy, czym jest miłość, że On oddał za nas swoje życie. I dlatego my też winniśmy oddawać swoje życie za braci. Nasze oddanie swojego życia Jemu to nie obowiązek. Bóg nie mówi nam, Jezus umarł za was, dlatego wy umrzyjcie dla Jezusa. To nie jest obowiązek, tylko miłość. Widzimy, że On oddał za nas swoje życie. Powiedzcie mi, jak wiele osób mówi, przechodzę przez taki trudny okres w swoim życiu. Gdzie w tym jest Boża miłość? Proszę, tutaj jest Boża miłość. W tym fragmencie. Boża miłość nigdy nie jest objawiana przez twoje okoliczności. Boża miłość objawiona jest w Synu Bożym, który oddał za ciebie swoje życie. Okoliczności naszego życia nigdy nie definiują Bożej miłości do nas. Boża miłość do nas została już zdefiniowana. Czy możesz kiedykolwiek być ugruntowany i zakorzeniony w miłości, skoro okoliczności twojego życia są w stanie podważyć ją? Czy kiedykolwiek twoja wiara może być czynna w miłości, skoro okoliczności twojego życia są w stanie podważyć Bożą miłość do ciebie? To jest niesamowite. Werset 10. Potem poznaje się dzieci Boże. Ten fragment jest tak wspaniały. Nie wiem, jak to się stało, że tu wylądowaliśmy. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie postępuje sprawiedliwie, lub inne tłumaczenie mówi, kto nie praktykuje sprawiedliwości, nie jest z Boga. Sprawiedliwość odnosi się do bycia usprawiedliwionym przed Bogiem. Czynienie sprawiedliwości to manifestowanie Jego natury. A więc ten fragment mówi, kto nie manifestuje sobą natury Boga, nie jest z Boga, ale manifestuje sobą kogoś innego. To ci dopiero. To jest Pismo. Ten fragment nie jest potępiający, ale jest otrzeźwiający. Kto nie praktykuje sprawiedliwości, nie jest z Boga. Innymi słowy, niepraktykowanie sprawiedliwości nie jest z Boga, tylko jest zwiedzeniem. Zwróćcie uwagę na to, że w Kościele często ludzie narzekają na to, w jaki sposób ludzie się wyrażają. Niektórzy z was pamiętają, co się działo w kościołach, gdy zaczęły pojawiać się elektryczne gitary czy perkusje. Część kościoła była przekonana, że gitary elektryczne i perkusja są prosto z piekła. Są kościoły, w których nie można głośno krzyczeć. Trzeba być bardzo cicho. Są kościoły, w których wymaga się od pastorów, żeby byli odświętnie ubrani. Dzieją się pośród nas naprawdę dziwne rzeczy. W wielu kościołach patrzy się z góry na bycie ekspresywnym. Czasem ludzie mówią, że to jest czysty emocjonalizm. Ci sami chrześcijanie nie widzą niczego złego w puszczeniu wiązanki na szalonego kierowcę. Nie widzą niczego złego w tym, że denerwują się na ludzi. Któregoś dnia, gdy siedziałem sobie z Panem w sypialni, Bóg powiedział mi tak. Każdy wybuch gniewu jest niczym pójście na charyzmatyczne spotkanie uwielbieniowe, tylko że niewłaściwego Boga. Tego Boga, którego imię pisze się przez małe B. Wojna w tym życiu toczy się o to, co pomnażamy. Ja stworzyłem człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, by pomnażał sobą prawdę na mój temat. Dlatego właśnie celem szatana jest pomnażanie siebie samego w ludziach, ponieważ podrabia wszystko, co robię. Dlatego jest napisane, poznasz ich po ich owocach. Powiedzcie mi, dlaczego mamy ciało? Ciało nie zostało nam dane po to, byśmy na nie narzekali. Bóg dał nam ciało po to, byśmy mogli nim wyrażać to, co znajduje się w naszym wnętrzu. Używając ciała manifestujemy to, co znajduje się w naszym wnętrzu. Bóg nie ma ciała, Bóg jest duchem. Jezus musiał otrzymać ciało po to, by nas odkupić.
Bóg jest duchem. Stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Nie oznacza to, że On też ma ręce i nogi. Jeśli chce, to może przybrać postać, która jest podobna do ludzkiej, ale jest przede wszystkim duchem. Nam dał ciało po to, byśmy mogli manifestować tym ciałem to, co znajduje się wewnątrz nas. Dlaczego więc zabrania się nam wyrażać naszą miłość do Boga? Dlaczego zabrania nam się być głośno i mówi nam się, że jesteśmy emocjonalistami? Dlaczego nie zabrania nam się krzyczeć na sąsiada, gdy zaparkuje na nasze miejsce parkingowe? Dlaczego stawiamy się szefowi, gdy nas wkurzy i mówimy mu, co naprawdę o nim myślimy? Dlaczego mówimy mu, że nie obchodzi nas to, czy nas zwolni, czy nie? A jednocześnie zabraniamy sobie nawzajem na przykład być głośno w kościele. Za każdym razem, gdy ludzie w gniewie dają upust swoim emocjom, uwielbiają niewłaściwego Boga. To ci dopiero. Dlatego uważam, że często ci, którzy nie uważają się za charyzmatyków, tak naprawdę nimi są. Tylko, że swój charyzmat manifestują wobec niewłaściwego Boga. To dopiero. Wydaje mi się, że nie ma wojny między charyzmatykami a niecharyzmatykami. Wydaje mi się, że ta wojna jest między charyzmatykami a charyzmatykami. Załapaliście to, prawda? Też mi się wydawało, że to było zabawne. Miałem nadzieję, że ten żart nie spodoba się jedynie mi. To było naprawdę niezłe. Kto nie praktykuje sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje swojego brata. Albowiem to jest przesłanie, które słyszeliście od początku. Że mamy nawzajem się miłować. I właśnie to będziemy robić. Myślę, że będziemy kończyć. Pomodlimy się teraz o kilka rzeczy. Przeczytam wam tylko jeszcze ten fragment i mam nadzieję, że się nie rozpędzę. Nie chcę już go komentować. Pomódlcie się o mnie, aby mi to wyszło. Postaram się jedynie przeczytać ten fragment i nie głosić na jego podstawie. Jeśli ktoś ma jeszcze z was wiarę, że to się może udać, to proszę, niech się o mnie pomodli. Kocham ten rozdział. Zawsze wydaje mi się, że to jest mój ulubiony. Czasem żartuję i mówię ludziom. Przynajmniej na pewno znajduje się na liście moich 100 ulubionych fragmentów. Jest naprawdę niesamowity. Jeśli chcecie, możecie zamknąć swoje oczy. Nie musicie tego robić. Ale jeśli pomoże wam to w tym, żebyście nie byli rozproszeni, to zróbcie to. Zróbcie cokolwiek, co pomoże wam się nie rozpraszać. Jeśli pomaga wam się patrzenie w jeden punkt, to zróbcie to. Jeśli pomaga wam zamykanie oczu, to zróbcie to. I nie słuchajcie tego fragmentu, ponieważ macie nadzieję, że wasz współmarzonek go słucha. Słuchajcie go dla siebie. Jeżeli go słuchasz, jednocześnie dajesz kuksańca w bok współmałżonkowi. To znaczy, że go nie słuchasz. Jeżeli widzisz, że twój współmałżonek się rozprasza, nie daj się rozproszyć jego rozproszeniem, ponieważ rozminiesz się z tym, że to przesłanie jest skierowane do twojego życia. Czasem jesteśmy świetni w słuchaniu przesłania po to, by potem je przekazać współmałżonkowi. Łypiemy okiem na bok, patrzymy ukradkiem, co maluje się na jego twarzy. Wiem, że ten kaznodzieja głosi teraz do mojego męża. Szatanie, teraz wiążę ciebie. Rozkazuję, żebyś pozwolił mojemu współmałżonkowi słuchać. Robisz to wszystko, jednocześnie Bóg mówi do ciebie. Czasem czytam takie fragmenty i mówię, jeżeli właśnie dałeś kuksańca swojemu współmałżonkowi, to wiedz, że to przesłanie jest do ciebie. Wiecie, jak ludzie reagują na to? Zwłaszcza na dużym spotkaniu, gdzie jest wiele małżeństw. Praktycznie zawsze, gdy mówię, jeżeli właśnie dałeś kuksańca współmałżonkowi, to przesłanie jest do ciebie, to przynajmniej 3-4 pary zaczynają się śmiać i współmałżonek, któremu się dostało, oddaje. Przeczytam ten fragment i proszę, nie dajcie się rozproszyć. Skoro zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Skoro więc to jest prawdą, umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, a teraz odrzućcie i wy to wszystko.
Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu, na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego. Lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Dlatego jako wybrani Boże, święci i umiłowani, przyobleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czy ten fragment brzmi wam, jakby naszym celem było jedynie pomodlenie się modlitwą grzesznika? Ten fragment brzmi tak, jakby to niebo zamieszkało w naszych wnętrzach. Gdybyśmy czekali tylko na moment, w którym w końcu pójdziemy do nieba, nie byłoby tego całego rozdziału, pełnego napomnienia i instrukcji. Poza tym rozdziałem jest pełno innych, które są podobne. Mnóstwo fragmentów Pisma mówi o tym, jak wygląda życie chrześcijanina. Uwierzcie mi, nie jest celem pomodlenie się modlitwą grzesznika. Zostaliśmy zaciągnięci do armii, do której bycia częścią zostaliśmy stworzeni. W tej armii potrzeba wytrwałości. Będąc w tej armii, nie możemy odkładać swojej pewności. Będąc w tej armii, potrzeba odwagi. Nie bierz do siebie tego, co dzieje się w tym życiu. Bierz do siebie Jego samego i to, co wydarzyło się w Jego życiu. Chrześcijaństwo jest tym, o czym dzisiaj wam mówiłem. Chrześcijaństwo to nie chodzenie do kościoła. Chrześcijaństwo to bycie podobnym do Chrystusa. Zachęcam was, nie ustawajcie w czynieniu dobra. Nie ulegnijcie zwiedzeniu. Każdy człowiek będzie zbierał to, co zasiał. Jeśli zasiewasz z ciała będziesz rządzić skażenie. Zobaczcie, nie jest napisane, że z woli Bożej i z tego, co On zarządził, będziemy rządzić skażenie, ale że z ciała będziemy rządzić skażenie. Gdy będziemy zasiewać w ducha, będziemy rządzić życie. Słuchajcie, wszyscy możemy żyć w ten sposób. Możemy wszyscy wypełniać swoje serca prawdą. Możemy nie być zwiedzeni. Możemy sami chronić czystości swojego sumienia. Możemy chronić naszych serc, ponieważ z naszych serc płyną źródła życia. Strzeżcie tego, w co naprawdę wierzycie. Upewnijcie się, że gdy będziecie stać przed Bogiem na dniu sądu, będziecie winni tylko jednego, tego, że Mu wierzyliście. I wasze życie będzie tego dowodem. Ponieważ jeżeli Bóg cię osądzi i powie, wierzyłeś mi, będzie to dowodem na to, że twoje życie było takie, jakie Bóg chciał, żeby było. Nie ma znaczenia to, na ile misji w życiu wyjedziesz. Nie ma znaczenia to, ile pieniędzy zasiewasz w misję. Znaczenie ma tylko to, czy wierzysz Mu całym swoim życiem. Znaczenie będzie miało to, czy chodziłeś w miłości i czy okazywałeś miłosierdzie. Będzie liczyło się to, czy czyniłeś pokój. Błogosławieni są czyniący pokój, ponieważ oni są synami Bożymi. Nie jest napisane, że synami Bożymi są ci, którzy są prowadzeni przez problemy swojego życia. Jest napisane, że synami Bożymi są ci, którzy czynią pokój. Panie, modlę się o łaskę. Daj nam łaskę, by każdy z nas mógł prowadzić właśnie takie życie. Niech nikt z nas nie wierzy w to, że jest zdyskwalifikowany. Modlę się, żebyśmy wszyscy trwali w takim miejscu, w jakim trwaliśmy jeszcze jakiś czas temu razem w uwielbieniu. Chcemy Cię widzieć, chcemy Cię dotykać. Chcemy doświadczać Twojego serca. Niech nikt nie wierzy w to, że jest zdyskwalifikowany. Niech każdy bierze udział w wyścigu wiary i niech nie boi się upadku. Niech będzie zainspirowany, wiedząc, co Ty jesteś w stanie uczynić z naszym życiem. Niech nikt z nas nie boi się stawiać kroków wiary. Niech strach przed upadkiem czy zawaleniem czegoś
nie zatrzyma nikogo z nas. Pozwól, byśmy wszyscy widzieli nasze serca dokładnie takimi, jakimi są. Pozwól, żebyśmy nie żyli w potępieniu ze względu na to, jakie myśli przechodzą przez nasze głowy. Proszę Cię, żebyś użył tego wieczoru i tego, co było mówione, tak, aby było to dla nas ochroną i tarczą. Pozwól, byśmy dobiegli do mety, Jezu. Pozwól, by nasze życie wydawało dla Ciebie owoce i te owoce, które są trwałe. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.